Uczy mnie Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 39 do 40 wersetu o zdecydowanych przyzwyczajeniach w kontraście do przyzwyczajeń, by być zdecydowanym. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 39 do 40 wersetu. Zdecydowane przyzwyczajenie, czy przyzwyczajenie, by być zdecydowanym? Musimy uważać, aby z dobrych przyzwyczajeń nie czynić wiążącego nas zakonu, lecz aby także i w tej sprawie nie tracić zależności od Pana. Może bowiem na przykład się zdarzyć, że Pan jakimś razem poprowadzi sprawy tak, że nie będziesz mógł postąpić zgodnie z tym, do czego przywykłeś, ponieważ właśnie tego dnia On zaplanował dla ciebie zupełnie coś innego. Czy okażesz się na tyle elastyczny, by bardziej wsłuchać się w jego głos, niż by kurczowo trzymać się swoich nawyków? Pan Jezus, mimo że posiadał szereg dobrych przyzwyczajeń, zawsze pozostawał całkowicie zależny od swego Ojca. W normalnym przypadku nauczał lud, który do niego przychodził. Tak mamy udokumentowane to w Ewangelii według Marka, 10 rozdział. Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 1. I oddaliwszy się stamtąd, przyszedł do granic judzkich przez Zajordanie i zszedł się znowu do niego lud i jak zwykle uczył ich znowu. Ale w Ewangelii według Marka 1:37 wiedział, że tego dnia wolą jego ojca było, aby udał się do innych miejscowości. Mamy tu wyraźnie to pokazane w Ewangelii Marka 1:37. I znalazłszy go, rzekli mu: wszyscy szukają cię. I jak widzimy w tej Ewangelii według Marka 1:37, Pan Jezus wiedział, że tego dnia wolą jego ojca było, aby udał się do innych miejscowości, aby tam głosić Ewangelię. Tak, Pan Jezus modląc się otrzymał właściwe wskazania i tak przedłożył Boże bezpośrednie prowadzenie ponad swoje codzienne przyzwyczajenia. Z drugiej jednak strony nie możemy dopuścić, aby wróg naszej duszy doprowadził nas do zerwania ze zdecydowanie dobrymi nawykami. Jeśli ty nie zaplanujesz dnia dla siebie, to diabeł zaplanuje go za ciebie. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 39 do 40 wersetu. Ten fragment mówi właśnie o zdecydowanym przyzwyczajeniu w kontraście do przyzwyczajenia, by być zdecydowanym. Nie ma rzeczy, której diabeł nie usiłowałby wypróbować, aby przez to odciągnąć nas od miejsca, w którym zwykliśmy się modlić. Tak samo czynił już z apostołem Pawłem i jego towarzyszami. Możemy to przecież przeczytać w Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, 16 wersecie. Dzieje Apostolskie, 16, 16. A stało się, gdyśmy szli na miejsce modlitwy, że jakaś dziewczyna mająca ducha wieszczego spotkała nas, która wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc. Ta, chodząc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie sługami są,
sługami są Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. Prorok Daniel miał w zwyczaju, aby trzykrotnie w ciągu dnia zginać swoje kolana, by rozmawiać z żywym Bogiem i nieustannie Go wysławiać. I to można sobie sprawdzić w Księdze Daniela, 6 rozdział, 11 werset. Daniela 6, 11. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Czyli Dzieje Apostolskie, przepraszam, Daniela, Księga Daniela, 6 rozdział, 11 werset, Daniela 6, 11. Z tego powodu grozili mu jego przeciwnicy. Atakowali go. Mimo to pozostał Daniel wierny swojej praktyce i dlatego przeżył również i to, że Bóg wyratował go nawet od paszczy lwów. Tak, trwanie w dobrych duchowych przyzwyczajeniach powiązane jest z ogromnym błogosławieństwem. Jak już wcześniej wspomniałem, Pan Jezus miał w zwyczaju, aby w dzień odpocznienia, w dzień odpoczynku udawać się każdorazowo do synagogi, aby wspólnie z innymi Żydami czytać Słowo Boże. Pierwsi chrześcijanie mieli w zwyczaju, aby codziennie spotykać się po domach, aby tam łamać wspólnie chleb. Później czytamy, że wierzący zgromadzali się w tym celu w pierwszym dniu tygodnia, w Dzień Pański, i to nam komunikują m.in. Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 7. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 7. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba, Paweł rozmawiał z nimi, mając oddalić się nazajutrz, i przeciągnął mowę aż do północy. Dziś jesteśmy wzywani do tego, aby nie zaniedbywać zebrań, które odbywają się w miejscowym zgromadzeniu, co niestety u niektórych stało się złym zwyczajem. I to widzimy w Hebrajczyków 10:25. Hebrajczyków 10 rozdział, 25 werset. I nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Dobre duchowe nawyki i przyzwyczajenia potrzebują być wciąż żywe, bo jeśli nie, szybko pojawia się niebezpieczeństwo, że zamienią się w religijny obyczaj lub staną się bezmyślnym rytuałem. Także i zgromadzeniom na łamanie chleba, czyli obchodzenie wieczerzy pańskiej, głoszenie Słowa Bożego i modlitwę zagraża niebezpieczeństwo, że to nie Duch Święty, lecz w cudzysłowie, duch ludzkich nawyków przejmie kontrolę nad ich przebiegiem. Dlaczego jest tak ważne, żeby duchowe przyzwyczajenia poddawać pod kierownictwo Duchowi Świętemu? Czy może u Ciebie nadszedł już czas, by duchowe nawyki, które popadły w stan uśpienia, teraz znowu przebudzić? Płyń pod prąd i trzymaj się mocno dobrych duchowych nawyków.